Cześć, z tej strony Arpe. Chcę wam dzisiaj pokazać grę Call of War. Kontynuuję mój drugi, znaczy mój trzeci sezon. Poprzednie te odcinki można zobaczyć, jak również poradniki. W tym odcinku chcę opisać grę, przywitać tutaj nowych, którzy nie znają Call of War. Co to jest Call of War? Call of War jest to gra strategiczna, jest to gra przeglądarkowa, darmowa. Celem gry jest tutaj budowanie budynku, produkcja jednostek. Ogólnie chodzi o to, aby zniszczyć tutaj innych graczy, zdobyć wymaganą liczbę punktów, ewentualnie pozostać przy życiu. Bo jest też możliwość przedwczesnego zakończenia rozgrywki. Wystarczy, że zostanie 3 graczy, mających tutaj prowincje, punkty oraz aktywnych. I wtedy w gazecie, po lewej tutaj, to jest ta pierwsza opcja, wyskakuje możliwość przedwczesnego zakończenia gry. Wszyscy klikają tak, no i ten, kto ma najwięcej punktów, wygrywa. Bądź też zdobyć wymaganą liczbę tych punkcików, jest to 3323. Każda prowincja, prawie każda, ma punkty, tak bardziej kluczowa, tu ma na przykład 2 punkty, ta prowincja tu ma 1, stolica ma 20. Inne kluczowe mają na przykład 5. No i chodzi o to, żeby zebrać te punkty, czyli podbić inne prowincje. Gra jest, działa na przeglądarkach. Ja ją po prostu opiszę. Bazuje ona na jednostkach na okresie II wojny światowej. No i tu mamy z lewej strony gazetę. W gazecie możemy pisać artykuły. Widzimy różnego rodzaju informacje, jak statystyki wojny, jakie jednostki padają, czy jakiś nowy gracz dołącza, to w szczególności na początku, kto komu wojnę wypowiedział. Oprócz tego jest indeks tutaj krajów, czyli kto ile ma punktów, kto prowadzi tutaj danego dnia. Oprócz tego są jeszcze informacje o grze, czyli po prostu trzeba się zalogować przynajmniej 2 dni, a przynajmniej raz na 2 dni. I ta informacja, że żeby wygrać, to potrzeba 60% mapy. No ale tak jak mówiłem, jest jeszcze trzecia opcja. Wystarczy, że pozostanie przy życiu 3 graczy. Też mogą przedwcześnie zakończyć grę. No i statystyki. Różnego rodzaju statystyki. Losowo to są potęgi ekonomiczne. Tutaj militarne. Również takie wyskakują. No i tu jest mapa świata. Jest kilka tutaj map. Ja gram dla 100 graczy. Jest to najbardziej popularna. Ona się tworzy automatycznie. Nie można jej stworzyć samemu. Taka mapa powstaje raz na 1-2 dni, w zależności od tego, jak dużo jest chętnych. No ale widzę, że to się tendencja nie zmienia. Gra cieszy się popularnością i nie ma problemu, by w przeciągu 1 czy tam 2 dni zapełnić całą mapę dla 100 graczy. No ja tutaj toczy się batalia na mapie świata. Te tereny, te prowincje, one mają swoje ukształtowanie tutaj terenu. Niektóre są górzyste, gdzieniegdzie są równiny. Ma to na celu bardziej urozmaicenia gry, bardziej stworzenia realistycznej. Chodzi o to, że na przykład w górach, czy na terenie górzystym, nasze jednostki, czołgi na przykład, tracą tutaj do siły. I tutaj mamy statystyki jednostek. Do czego należy, ilość tych jednostek, mamy stan, ile punktów wytrzymałości, dzienne utrzymanie, no i statystyki. Tu mamy też klasę pancerza. Klasa pancerza jest ciężka, tu jest lekka. To są jednostki tutaj lotnicze. To jest tutaj do ataku na ten budowlę. Czym większy tutaj poziom, to tym większe zadajemy uszkodzenia. Kolejne to są, jak to jest od marynarki i okrętów podwodnych. I na przykład na równinach ten wóz opancerzony ma prędkość 45 km na godzinę i siłę tutaj plus 50. Czyli ta jednostka jest o 50% mocniejsza na terenie równinnym. No i na pozostałych na przykład ma na minusie. Każde takie jednostki mają dane statystyki. Piechota jest uniwersalna. Piechota nigdzie nie ma ani plusów, ani minusów. No i jeszcze jest to klasa pancerza lekka, piechota. No i tu mamy różnego rodzaju, to się zmieniają. Czy na przykład atak ma jest 2 punkty tutaj siły na
klasę lekką i jeden punkt siły na klasę ciężką. W obronie jest więcej. Dlaczego tak to jest? No ponieważ niektóre jednostki są bardziej stosowane jako defensywne, a niektóre jako ofensywne. I na przykład taką piechotą, jeśli się zatrzymamy gdzieś w miejscu, na jakimś terenie, o tutaj, no i one są statystyki od tutaj terenu wzgórzystego i dodatkowo, jeśli stoimy, jak ktoś nas atakuje, no to wtedy my przyjmujemy statystyki defensywne, a osoba, która nas atakuje, przyjmuje statystyki ofensywne. No tak, jeśli chodzi o jednostki. No i tymi jednostkami też możemy się poruszać. Mamy za ile czas podróży, godzina przybycia, i też możemy dodać na przykład kolejny cel, o żeby nam po tych punktach chodziło. Te prowincje w środku mają takie kółeczko, tu musimy dojść, wtedy jest ta prowincja przejmowana. Tu mamy opóźnienie, czyli możemy coś spowolnić, jakąś jednostkę, żeby ona później nam dotarła. Tutaj jeszcze jest wymuszony marsz, tylko że tracimy wtedy morale. Morale to jest stan tutaj siły ogólnie tej jednostki. By nam ta siła tutaj wróciła, musimy być na naszych głównych prowincjach, wtedy nam troszkę to te morale nam rośnie. Jak zrobić, żeby połączyć wszystkie jednostki? No to zaznaczam w taki sposób o wszystkie jednostki i daję na przykład tutaj. Weź mi się źle klikło. Jeszcze raz zaznaczymy. Dajemy lewy przycisk marsz. No i niech idą tutaj. No i w tej prowincji te jednostki jak tylko dotrą, one się połączą i wtedy będzie oddział składający się tutaj z tych czterech jednostek. Będą cztery jednostki piechoty. One muszą po prostu dojść w ten jeden teren. No i to oczywiście taki oddział jest mocniejszy niż na przykład pojedyncza jednostka. Kolejną rzeczą tutaj, którą bym wam chciał pokazać, tą gazetę ukazywałem, to jest dyplomacja. No, dyplomacja to jest nic innego jak oglądanie naszych relacji z relacjami tutaj przeciwnika. To są gracze żywi, więc że niektórzy są nieaktywni lub też komputer nimi steruje. Też takie prowincje się znajdują. Możemy komuś wypowiedzieć wojnę, możemy założyć embargo handlowe, pokój, prawo swobodnego przejścia i współdzielić mapę. Ja tutaj automatycznie stworzyłem sobie koalicję, no i mamy współdzielenie mapy i dzięki temu widzę, co robią moi sojusznicy, gdzie się przesuwają, jakie mają jednostki. To jest właśnie współdzielenie mapy. Oprócz tego możemy też na przykład klikając na daną prowincję, na dane państwo, też możemy wysłać mu wiadomość, sprawdzić informacje, z kim toczy wojny, jaki ma poziom tutaj konta jego, członek jego sojuszu. Też w taki sposób to wygląda. No tutaj mamy, jeśli wracamy do tego konta, grając zdobywamy punkty, prestiż, osiągnięcia, rozwijamy nasze konto, też to jest fajna opcja. No ja mam 56 poziom, zaczynając z masie pierwszy. No to jest opcja do konta premium, ale my tego nie będziemy włączać. O koncie premium wam później powiem. Co my tu mamy jeszcze? Mamy tutaj badania. No jeśli jednostki są z okresu II wojny światowej, no te jednostki są podzielone na piechotę, pancerne, powietrzne, morskie, specjalne. Piechota to są cztery rodzaje. Też wszystkie mają swoje statystyki. No i nie możemy rozwijać w tym drzewku na przykład drugiego, trzeciego poziomu. Dlaczego? Bo musi minąć tutaj czwarty dzień. Czyli musi być po prostu czwarty dzień, żeby móc dalej kontynuować to drzewko. Nie można od razu na ostatnim poziomie tutaj wybudować jednostek. Musimy przeczekać czas na mapie. Pancerne, tego jest naprawdę dużo. Są czołgi, są jednostki przeciwpancerne, przeciwlotnicze, jest artyleria również. Powietrzne, myśliwce, bombowce, taktyczne, strategiczne do niszczenia budynków, bombowce marynarki do wykrywania np. okrętów podwodnych. Ja ogólnie polecam mój poradnik, znajduje się tam w filmach, gdyby ktoś chciał bardziej się zagłębić w szczegóły. Morskie też są jednostki, niszczyciele, okręty podwodne, lotniskowce. Lotniskowce są dość ładne, można tam opakować nasze samoloty i korzystać z nich choćby z lotniska. Jeszcze są jednostki specjalne, rakiety, różne działa kolejowe, komandosi.
Komodosi są ogólnie bardzo mocni. Tutaj w górach, w terenie górzystym, mają aż 100% do siły. Energia jądrowa. Mamy pancernik atomowy, okręt tutaj podwodny atomowy, lotniskowiec atomowy. No i jeszcze można wybudować bombę, tutaj pocisk nuklearny i do tego bombowiec na przykład atomowy. Też takie jednostki są w badaniach, no i to można oczywiście produkować. Można tworzyć koalicję. Moja koalicja, możemy kogoś dodać, wyrzucić, wydarzenia, ustawienia. Później mamy na mapie, jeszcze są surowce, są takie kwadraciki. Niektóre prowincje nam dają na przykład jakiś dany towar. To jest podzielone na pożywienie, towary, zasoby ludzkie, metal, ropa, rzadkie materiały i pieniądze. Można, podbijając prowincje, one też kosztują swoje utrzymanie. Poklikając tutaj widzimy dzienny przychód i dzienna konsumpcja, populacja. Czym więcej tych prowincji, tym wiadomo, że większe to wydobycie tutaj będzie. Te prowincje składają się tutaj na morale, czyli czym większe morale, tym bardziej wydajna ta prowincja. Można te morale zwiększać poprzez budowanie fortyfikacji, poprzez podbijanie stolic. Co mamy jeszcze? Rynek. Na rynku możemy handlować, kupować dane towary, surowce, ponieważ każda jednostka tam wymaga jakichś surowców. Tak samo możemy budować te budynki. Już wam pokażę, jakie tutaj są budynki. Na przykład jakiś pusty teren, klikniemy budowa. Mamy koszary. Koszary zwiększają nam prędkość produkcji jednostek, ale również umożliwiają budowę, produkcję. Tutaj jest 5 rodzajów wojsk. Mamy później kompleks przemysłowy, fortyfikacje, infrastruktura, baza marynarki wojennej, baza lotnicza, stolica. Każde tam jednostki wymagają jakichś budynków, badań, na przykład czołg średni to badania czołg średni, level pierwszy, kompleks przemysłowy, infrastruktura, level drugi. No jeśli takie budynki mamy, mamy te badania, to możemy wtedy produkować dane wojska. No ja mogę tylko piechotę. No takie te zasoby ludzkie, czy też te surowce są troszkę inne ikony ze względu na okres świąteczny. Zmienili to twórcy gry. Po lewej stronie jeszcze jest szpiegostwo. Jeśli rozwiniemy tą tutaj zakładkę, to szpiegostwo jest, ta kwatera szpiegowska, to jest ogólnie informacje od wszystkich naszych graczy. Jeśli ktoś gdzieś jakiegoś szpiega wysłał, możemy po prostu klikając o te na prowincję, mając otwartą tą zakładkę na prowincję należącą do wrogiego innego państwa, możemy tutaj wysłać kogoś na wywiad, na sabotaż ekonomiczny, na sabotaż militarny. No i tutaj jeśli nam się uda wywiad, widzimy po lewej stronie w tej zakładce tego państwa tutaj informacje, z kim ma na przykład mapę, co produkuje, jakie budynki. Oprócz tego możemy jeszcze przechwycić jego korespondencję. O, tutaj jest korespondencja tutaj złapana. Możemy również odkryć jego wszystkie jednostki. Dlatego tak też szpiegostwo jest ważne. Również kontrwywiad ustawić na przykład. Też można, mam ustawione na stolicy od razu dwóch na kontrwywiadzie. No i dwóch mam nieaktywnych, chociaż powiem ich wykorzystać, ale jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, to jest do zastanowienia się. No jest czat jest też podzielony na koalicję, na czat mapy, na pomoc. Zawsze można pytać, można się coś dowiedzieć. Po prawej stronie tutaj mamy przybliżyć, oddalić mapę, troszkę ustawień do tej mapy, lista prowincji. To jest bardzo fajna zakładka, ponieważ dzięki niej widzimy, co nam się buduje, możemy segregować tą produkcję i tutaj produkować jednostki. Oprócz tego jest jeszcze złoto. Ta waluta premium, no można dzięki niej naprawdę sporo tutaj zrobić, ale idzie też wygrać nie używając tego złota. Mi się to udało
poprzednich seriach, wam to nagrałem, pokazałem jak to zrobiłem w pierwszej serii, w drugiej serii teraz nagrywam kolejny sezon i też nie chcę tego złota używać, bo można wygrać nie używając tego. No ale dobra, nie używam złota, to dlaczego mam go tak dużo? No za wygrane mapy, jeśli się ktoś nie loguje na przykład 2-3 tygodnie, to również dostaje na skrzynkę mailową taką informację, że tam jednostki trzeba, coś tam się tam dzieje i po wejściu przez ten link otrzymuje się 2000 zł. No i tak powiedzmy nie grając kilka miesięcy możemy nazbierać sobie ładną sumkę. Dlatego ja mam tyle złota, nie kupowałem nic złota i nie używam w grze darmowej, przeglądarkowej. Nie muszę po prostu. Wydaje mi się, że gram na odpowiednim poziomie, że nie muszę z tego korzystać. Chyba, że ktoś jakąś świnię chce podrzucić, czyli na przykład powiedzmy, że Turkistan ma pakt tutaj z jakimś państwem, oddał teren, no i ta osoba, ta druga kupiła sobie tutaj fabrykę za złoto z 20 jednostek, no i pruje mi na stolicę. No to wtedy w razie czego na taką świnię nie więcej udaje tego złota, zawsze mogę udać. Skoro on użył to złoto tutaj na mnie w taki sposób, no to jak ja mam oszczędzone, to też mogę użyć na niego. Gra jest bardzo fajna, ja bardzo lubię ją nagrywać. Jest to bardzo fajny element tutaj gry strategicznej, bo mamy dyplomację, mamy produkcję jednostek, mamy badania, mamy budowę budynków. Dyplomacja najlepsza jest, to jest z innymi graczami. No nie ma, nie widziałem jeszcze dyplomacji dobrej w grze sterowanej przez na przykład komputera. To zawsze jakieś są uchybienia, zawsze tak samo reaguje, a tutaj jednak żywy gracz to nie to samo co komputer. Dlatego ta gra jest naprawdę godna miano jednej z najlepszych gier strategicznych. No a wracając do poprzedniego odcinka, ja tutaj atakuję, ruszyłem moimi siłami, oddzieliłem na przykład mój pojazd opancerzony, przejmujemy tutaj ten Irak, zaatakowaliśmy go we dwóch. No ja z Igasem ładnieśmy się ustawili, tutaj Irak był na środku, no i ruszyliśmy tymi wojskami. Na początku zawsze możemy wybrać jakim państwem chcemy kierować, w jakiej części świata. Zawsze się można z kimś tam dogadać i grać wspólnie. Budować budynki, produkować coraz to lepsze jednostki. W późniejszym etapie gry ta gra się coraz mocniej rozwija, ponieważ tutaj nasze siły się zmieniają. Niektórzy padają, niektórzy zdobywają coraz więcej prowincji. No i też te wojska, rodzaje tych wojsk są bardziej zróżnicowane, no bo ponieważ dochodzą wojska pancerne, dochodzi lotnictwo, dochodzi marynarka, no i symulacja z pełną parą. Ja tutaj to podbiłem, tutaj chcę zorganizować za 19 sekund większy oddział. Jakiś Irak mi tutaj ucieka, no ale sądzę, że nabije się na jednostki broniące się, które mają zawsze lepsze statystyki w obronie, te jednostki defensywne. A jednostka, która tutaj będzie atakowała, skorzysta z statystyk ofensywnych, z ataku. Dlatego też niektórymi jednostkami się stoi, o jeż mam 3 jednostki tutaj, i niektórymi się stoi, a niektórymi się pruje do przodu. To tyle. Do kolejnych moich odcinków. Mam nadzieję, że gra się będzie podobać. Trzymajcie się ciepło. Cześć.